Jesteśmy na polach demonstracyjnych poznańskiej hodowli roślin, a z nami prezes Tomasz Dudkiewicz. Miło mi bardzo. Cieszymy się bardzo i dziękujemy, że możemy po raz kolejny zorganizować na waszym terenie nasze żniwa i siew, pokazy maszyn, tu w Nagradowicach, bo 4 lipca, w najbliższy czwartek, na tych polach, nie tylko na tych demonstracyjnych, ale na poletku obok, które jest przygotowane pod skoszenie jęczmienia ozimego, będziemy mogli podziwiać maszyny do zbioru, czyli kombajny, a także maszyny do uprawy w wielu różnych systemach. Jesteśmy tu, gdzie tworzy się tak naprawdę hodowlę. Dokładnie tak. Zapraszamy przy okazji do odwiedzenia naszych, jeszcze będą poletka demonstracyjne, które będą jeszcze niezebrane. Będzie można zobaczyć, jak te zboża wyglądają już tuż przed zbiorem. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia i naszych odmian pszenicy, jęczmienia i tego tutaj pszenżyta, a także faceli, łubinów, grochów. Oferta jest szeroka i wszystko tutaj jeszcze będzie można zobaczyć. Nawet jeśli już niektóre są gotowe do zbioru, to na tych poletkach poczekają na gości. Na pewno poczekają. 4 lipca. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, a zatem bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas tutaj w Nagradowicach. Mamy bardzo bogaty program, bo kilkanaście firm będzie przedstawiało ponad 25 zespołów uprawowych maszyn i maszyn do zbioru. Mamy też dla Was atrakcje po specjalnej cenie, katalog ciągników, no i oczywiście cała szeroka oferta Polskiego Wydawnictwa Rolniczego na tych pokazach 4 lipca, tu w Nagradowicach, w Wielkopolsce, pod Poznaniem. Będziecie Państwo jeszcze mogli skorzystać też z informacji na temat samych roślin, bo nie tylko koszenia, ale będą też tutaj z nami jeszcze hodowcy, którzy chętnie udzielą informacji co do jakości tego zboża, jak ono wygląda i na co jest odporne, a na co nie i na co możecie Państwo liczyć w przyszłości. I to jest cenna także okazja, żeby zobaczyć, jak te odmiany wyglądają tuż przed zbiorem, bo wówczas można ocenić i wypełnienie ziarna i po prostu jak to rolnicy w ręce poczują, czy to ziarno jest dobre, czy jednak nie, ale myślę, że tu na tych polach będziemy mieli tylko same dobre przykłady fajnych odmian. No i oczywiście nasze pokazy, a zatem raz jeszcze gorąco i serdecznie zapraszamy 4 lipca do Nagradowic. Zapraszamy.